Dzień dobry Państwu. Myślę, że nie zdradzę żadnego sekretu i nikogo szczególnie nie zadziwię, jeśli powiem, że Ukraina ma problem z korupcją. To zjawisko jest znane na całym świecie, ale w dawnym obozie socjalistycznym, ma swój niepowtarzalny charakter, co znamy także oczywiście i w Polsce. Oczywiście, choć w Ukrainie korupcja jest problemem od lat, to w tej chwili, w warunkach wojennych, jest wyjątkowo bolesna. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze Kreml wykorzystuje swoje narzędzia walki informacyjnej, żeby wykorzystać ukraińską korupcję dla budowania swoich narracji. Dobra narracja w wojnie informacyjnej musi zawierać jakieś jądro prawdy i faktycznie Ukraina ma problem z korupcją. Natomiast ta narracja brzmi tak: nie wolno pomagać Ukrainie albo ja nie będę pomagał Ukrainie, albo nie warto pomagać Ukrainie, bo ta pomoc zostanie rozkradziona i nie zostanie wykorzystana efektywnie. Oczywiście mamy podstawy twierdzić, że nie cała pomoc, która tam zostaje wysyłana, jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem. Natomiast z drugiej strony, ogół faktów, które obserwujemy już od dwóch lat, pokazują nam, że Ostateczny efekt tej pomocy jest przez Ukrainę uzyskiwany. Wysyłamy tę pomoc po to, żeby Ukraina skutecznie broniła się przed okupantem, co wymaga, by sam kraj wciąż funkcjonował i by jego siły zbrojne zachowały sprawność. Ukraina, która była krajem stosunkowo słabym pod wieloma względami. Wciąż drugi rok broni się z sukcesami przed jedną z największych armii świata, zachowując jednocześnie na większości swojego terenu sytuację pod kontrolą, jeśli chodzi o emerytury, infrastrukturę, edukację, zaopatrzenie w żywność. Na zdecydowanej większości terenów tego kraju, poza pasem przy samej linii frontu, Ukraina nie znajduje się w stanie. Humanitarnego kryzysu, ludzie nie głodują. Ludzie nie głodują, armia skutecznie broni się przed agresorem, zadając mu bardzo poważne straty. Czyli widzimy, że ta pomoc dociera i faktycznie jest wykorzystywana tak, jak chcielibyśmy, żeby była wykorzystywana. Osiągamy ten efekt. Z drugiej jednak strony, oczywiście. Korupcja w Ukrainie jest jak najbardziej realnym problemem i to jest drugi powód, dla którego w czasie wojny jest to bolesne, ponieważ w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, bolesną, w której potrzebne są wszystkie zasoby, żeby obronić ten kraj, ponieważ stawką jest ludzkie życie. Każdy ukradziony but, nie mówiąc o parze butów, każdy sprzeniewierzone tysiąc dolarów Każda stuwa to jest potencjalnie wydłużenie konfliktu, więcej ofiar, więcej materialnych zniszczeń, więcej kryzysu, więcej dzieci chowających się po piwnicach przed rosyjskimi bombami. Więc jest to problem potężnie utrudniający. Ukraińcom obronę. Dodajmy przy tym, że jest to swojego rodzaju sytuacja wojny domowej. Oczywiście nie mówimy o takiej skali, która pozwoliłaby nam mówić o wojnie domowej, natomiast obserwujemy pewnego rodzaju rozłam społeczeństwa. Większość tych ludzi ma dobre intencje i ma po prostu uczciwe zamiary, natomiast wśród nich jest zauważalna grupa i ta linia jest zamazana. Niewyraźna. Jest grupa, która po prostu korzysta z okazji, żeby ukraść, żeby wzbogacić się samemu. To jest też trudna sytuacja pod tym względem, że nikt z nas nie rodzi się. Hmm, z tendencją do korupcji, czy nikt z nas nie rodzi się łapówkarzem z założenia. Bardzo często bycie łapówkarzem wynika z tego, czy jakiekolwiek inne zachowanie korupcyjne, bo to wykracza daleko poza same banalne łapówki, to w dużej mierze jest kreowane przez nasze otoczenie. Kiedyś, jak się nad tym zastanawiałem, wymyśliłem sobie taki przykład. Czy trudno, na przykład, jako urzędnikowi czy policjantowi, by być uczciwym, i tutaj zadajmy sobie pytanie, jak wyglądają warunki. Bo wydaje mi się, że równie trudno być jedynym uczciwym, na przykład policjantem w swojej jednostce. Na posterunku mamy 30 policjantów, wszyscy biorą łapówki, ty jeden próbujesz być uczciwy. Będzie ci wyjątkowo trudno. Bo wszyscy dookoła się bogacą, wszystkie sprawy dookoła są umarzane za pieniądze, a ty jeden z tym systemem się szarpiesz. Ale odwróćmy sytuację. Jeśli wszyscy policjanci są uczciwi, a ty jeden próbujesz brać łapówki, to musisz to robić wyjątkowo ostrożnie i dyskretnie, bo będziesz miał ogromny problem ze swoimi własnymi kolegami. Więc obserwujemy w tej chwili ukraińską walkę z korupcją która próbuje ten układ odwrócić, po to, żeby przede wszystkim nie tworzyć ludziom warunków do tego, by stawali się właśnie Łapówkarzami, żeby zabić w nich poczucie bezkarności i poczucie, że tylko frajer nie bierze łapówek i nie korzysta na różne sposoby właśnie z tych korupcyjnych układów. I w tej chwili od przynajmniej miesięcy obserwujemy pewnego rodzaju wykwit. Widzimy w mediach dużą liczbę głośnych korupcyjnych spraw. I jeszcze większą liczbę małych korupcyjnych spraw na poziomie lokalnym. I to, proszę Państwa, budzi w nas takie przekonanie, że w Ukrainie sytuacja z korupcją się pogarsza. Że skoro jest coraz więcej spraw dużych, głośnych, medialnych spraw związanych z korupcją, to znaczy, że jest coraz gorzej. Tymczasem to jest efekt iluzoryczny. W tym sensie że jeśli z korupcją jest najgorzej jak może być, to znaczy, że my o niej nie słyszymy, bo kiedy zaczynamy o niej słyszeć, kiedy słyszymy o aferach korupcyjnych, o aresztach, o konkretnych kwotach, o, o tym, jakie szczegóły temu towarzyszyły, na co te pieniądze miały zostać wydane, a do kogo trafiły, to wszystko oznacza, że ktoś te przypadki zbadał, ujawnił i w wielu przypadkach ukarał. Więc widzimy w tej chwili, że ten wzrost liczby głośnych, medialnych przypadków korupcyjnych świadczy o tym, że ta walka z korupcją trwa. Zresztą mamy na to, nazwijmy to, statystyczne dowody. Tutaj jest raport, raport Transparency International. Oczywiście niedoskonały ten raport korupcji na świecie. Nie bada 100% zjawisk, bo nikt nie zna 100% zjawisk, ale jest to najlepsze, co w tej chwili posiadamy. I tutaj widzimy, że Ukraina w roku 2023 zdobyła 36 punktów. Zacznijmy od tego, że to jest skala 100-punktowa. Zero to jest pełna tragedia. To jest taka sytuacja, w której układy korupcyjne zastępują normalne funkcjonowanie państwa. A 100 punktów to jest sytuacja bliska ideałowi, kiedy korupcja prawie nie występuje. Więc Ukraina ma 36 punktów, co wydaje się wynikiem słabym, bo faktycznie, jak mówiliśmy, Ukraina ma z korupcją problem. Natomiast musimy sobie popatrzeć na dynamikę. Tutaj mamy wykres od roku 2013 do roku 2023. Po drodze mieliśmy dwa lata, kiedy te, te wyniki Ukrainie spadły o łącznie trzy punkty w 2019 i 2021 minus 2 i minus 1. We wszystkich pozostałych latach udało się uzyskać wzrosty, przy czym tylko w roku 2020 i 2023 były to wzrosty trzypunktowe. Czyli widzimy, że w tych momentach te wysiłki były najsilniejsze. Widzimy także, że łącznie od roku 2013 do 2023 przez 10 lat, od tych czasów jeszcze Janukowycza, wynik poprawił się od 25 punktów do 36, co oznacza dość wyraźny wzrost, dość wyraźną poprawę, która daje jakąś nadzieję. Widzimy, że ta władza. Post Majdanowa walczy. To jest oczywiście można by powiedzieć za wolno, można by powiedzieć zbyt mało radykalnie, natomiast obserwujemy teraz pewne przyspieszenie w czasie wojny i zaraz będziemy tutaj mówić o głośnych przypadkach. Natomiast jeszcze tutaj trzeba porównać sytuację do innych państw. Mamy Gruzję 53 punkty, Czarnogórę 46, Mołdawię 42, północną Macedonię 42. Ale, na przykład, Turcja i Bośnia i Hercegowina wypadają gorzej niż Ukraina, i mamy 36 punktów dla Serbii tyle samo co w przypadku Ukrainy. Serbia, oczywiście państwa bałkańskie mają problem z korupcją, ale jakoś y, nigdy nie słyszałem, tak jak w przypadku Ukrainy wielokrotnie narzekania, o Boże, jak bardzo skorumpowany jest to kraj. W przypadku Serbii czy Turcji nie słyszałem aż takich narzekań, jak bardzo tam jest źle. I jeszcze dodajmy, że Polska ma w tym rankingu 54 punkty, a Rosja 26. Wyraźnie słabiej niż w przypadku Ukrainy. Więc tu widzimy już pewną dynamikę. Widzimy, że Ukraina walczy. Natomiast w ostatnich miesiącach faktycznie i ja obserwuję na przykładzie doniesień od znajomych i na przykładzie doniesień medialnych, że sytuacja się zmienia. Zmienia się w sposób interesujący. Mamy na przykład tutaj, proszę Państwa, taką historię zupełnie świeżą, o tym, że, i tutaj będziemy mówić o korupcji w bardzo szerokim kontekście, tutaj mówimy o zachowaniach wrogich wobec dziennikarzy ze strony państwa. Redakcja bichus.info, redakcja śledcza, była podsłuchiwana, śledzona, oni sami przeprowadzili dziennikarstwo śledcze. Wyszli na trop. Efektem tego było zwolnienie szefa Departamentu SBU, czyli Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, która, jak się okazało, śledziła ukraińskich dziennikarzy. To oczywiście nie jest taka typowa korupcja, jednak jest to przykład, który możemy tutaj zaliczyć z pewnym naciągnięciem do walki z korupcją, do ukraińskiego samooczyszczania się. To, że zgodnie z jeszcze starymi radzieckimi standardami państwo próbowało kontrolować media, jest typowym zjawiskiem dla tego regionu. Niestety, to nie jest żadne usprawiedliwienie, natomiast cieszy reakcja i cieszy to, że to zjawisko zostało nagłośnione, że państwo zareagowało zwolnieniem, że w tej chwili media ukraińskie będą patrzyć państwu w tej sprawie na ręce i że tego typu redakcje jak Bichus Info, która także angażuje się w działania mające na celu nagłaśnianie państwowych patologii, że pozwala im się pracować i tego typu próby ograniczenia wolności prasy są mm, ograniczane. Choć z drugiej strony oczywiście smuci, że w ogóle do takich prób dochodziło. Na to też zwróćmy uwagę i o tym właśnie mówię, kiedy mówię, że sytuacja wygląda jak wojna domowa. Ukraina walczy z dwoma przeciwnikami: przeciwnikiem zewnętrznym w postaci rosyjskiego imperializmu i przeciwnikiem wewnętrznym, czyli przeciwnikiem w postaci właśnie tych postradzieckich wzorców zachowań, które trzeba z korzeniami z tego kraju wyrwać. Jest to proces bolesny, jest to proces długotrwały, jest to proces, w którym zdarza się, że ludzie bliscy sobie występują po dwóch różnych stronach. Barykady. Niemniej ten proces trzeba przejść, proces bolesnego samooczyszczenia, jeśli chce się osiągnąć jakieś efekty. Jedną z najgłośniejszych spraw pokazujących, że coraz mniej jest w Ukrainie ludzi bezkarnych jest proces Ichora Kolomojskiego, jednego z największych ukraińskich oligarchów, który był wielokrotnie określany jako Patron prezydenta Wolodymyra Zelenskiego z czasów, kiedy Zelenski w ogóle zaczynał myśleć o kandydaturze prezydenckiej swojej, jest to człowiek, który posiadał w Ukrainie ogromną władzę jeszcze myślę 6-7 lat temu. Prędzej można by pomyśleć o tym, że to Kolomojski odwołuje prezydenta, niż o tym, że on może siedzieć w więzieniu. W tej chwili siedzi. To jest duży sygnał, duży sygnał właśnie mówiący o tym, że państwo bierze mm, ster mocno w swoje ręce i że nie ma ludzi bezkarnych, że nie zależy jej od tego, jakie masz stanowisko, ile masz pieniędzy, możesz po prostu to wszystko stracić, jeśli złamiesz prawo. Oczywiście tutaj Ukraina stąpa po cienkiej linii. Musi prowadzić tę walkę bezpardonowo, jednocześnie zachowując wszelkie procedury prawne, żeby walcząc ze smokiem, nie stać się smokiem jeszcze gorszym. Ale mamy tutaj kilka innych głośnych, świeżych przykładów. Na przykład mamy dyrektora lwowskiego arsenału, który zdefraudował hmm, według oskarżeń półtora miliarda hrywien na zakup amunicji. I został poddany częściowemu aresztowi domowemu, założono mu taki nadajnik w formie bransolety na nogę i toczy się przeciwko niemu śledztwo. Więc mamy tutaj duży przykład korupcji w armii, 1,5 miliarda hrywien, to jest ponad 150 milionów złotych nam wyjdzie, jakieś 10 razy mniej, mniej więcej więc poważne pieniądze i widzimy człowieka na wysokim stanowisku i to stanowisko go nie ochroniło. Mamy bogatego biznesmena Hrynkiewicza, który dostarczał Ukrainie, ukraińskim żołnierzom między innymi odzież i pościel i został oskarżony o to, że w ramach tych 23 przetargów Dostarczył znowu za półtora miliarda hrywien towar niewystarczającej jakości, co stało się podstawą dla aresztowania i zbadania tematu. Także tutaj jest mowa o, o tym, że zaaresztowano jego majątek, czyli zarekwirowano jego majątek, w tym samochody. Duża, głośna sprawa. Znowu bogaty człowiek, bogaty dostawca dla ukraińskiej armii. I z mojego punktu widzenia tego typu przypadki w warunkach wojennych są jak zdrada państwa. Po prostu inaczej się na to patrzeć nie da i bardzo dobrze, że tego typu ludzie są łapani i karani. Znowu nam się tutaj pojawia kwota półtora miliarda hrywien, ona jest w jakiś sposób tutaj mistycznie z tym odcinkiem powiązana. Był inny przypadek urzędnika z Ministerstwa Obrony, który dopuścił się zakupu amunicji artyleryjskiej z Włoch po zawyżonych cenach z korzyścią materialną dla siebie, ale to jest historia z happy endem, czytamy tutaj do budżetu państwa Zwrócono półtora, półtora miliarda, które próbowano ukraść przy zakupie pocisków dla sił zbrojnych Ukrainy. To jest duży sukces. Te pieniądze, które mogły zostać stracone, stracone nie zostały. To jest więcej amunicji, dronów, mundurów, butów itd. Tak to jest bardzo istotne, no bo my tu zbieramy, my tu się staramy, my tu pomagamy, a ktoś tam gdzieś kradnie. Tego typu ludzie, proszę Państwa, po prostu są naszymi wrogami, tak samo jak Rosjanie. Na, należy nazywać te rzeczy po imieniu. Przy czym uważam osobiście, że cały naród ukraiński nie jest odpowiedzialny za tych ludzi. Naród ukraiński z, ogromną, z ogromnym poświęceniem broni. Swojego kraju i potencjalnie także wszystkich innych możliwych ofiar agresji rosyjskiej przed ich armią. Naród ukraiński cierpi pod bombardowaniami, pracuje, płaci podatki, i wśród nich są tego typu ludzie, którzy po prostu są wrogami i swojego narodu, i naszymi, i takich ludzi trzeba znaleźć i ukarać zgodnie po prostu z literą prawa. Tu trafiliśmy na jakąś taką kalkę nieprzyjemną, takiego wroga narodu tutaj zbudowaliśmy. Chodzi po prostu o to, że tego typu ludzie szkodzą. Szkodzą i swojemu narodowi, i ogólnie bezpieczeństwu Europy. Ich miejsce jest w więzieniu. Mamy tutaj drobniejsze przykłady, tego typu sytuacji jest wiele. Mamy tutaj ludzi, którzy w ramach pracy w Wojskowej Komendzie Uzupełnień handlowali tzw. Tak biletami białymi, czyli zwolnieniami z mobilizacji. Mamy tutaj na stronie Ukraińskiego Biura Antykorupcyjnego historię świeżą z lutego, największej zarejestrowanej, udokumentowanej łapówce w historii Ukrainy. 5,5 miliona dolarów, która także pokazuje, że ci duzi łapówkarze także nie są bezpieczni. Takich spraw jest masa. Był y, były sędzia Sądu Najwyższego, który wylądował w więzieniu i został zwolniony dopiero jak wpłacił potężną kaucję. Był przypadek mera miasta Sumy. Były przypadki przeróżnej. Nawet y, tam jacyś dyrektorzy cmentarzy i drobni, drobni łapówkarze, i duzi, i urzędnicy, i sędziowie, i właśnie w służbach, i w wojsku, i w Ministerstwie Obrony. Ukraińskie służby antykorupcyjne ewidentnie dostały mandat na walkę z tą korupcją i działają. Oczywiście warto także im pomagać i na przykład instytucje europejskie czasem pomagają nie tylko na przykład siłom zbrojnym Ukrainy czy po prostu budżetowi państwa, ale mają swoje programy antykorupcyjne, żeby te działania służb dodatkowo finansować. To jest trudna walka. To jest walka w dużej mierze bratobójcza, oczywiście nikt tu nie mówi o zabijaniu ale właśnie walka o charakterze wojny domowej, walka w teorii swoich ze swoimi i jest to duża zmiana mentalności. Oczywiście wojna tutaj dodatkowo podgrzewa tę atmosferę i... Mam szczerą nadzieję, że ludzie, którzy zajmują się walką z korupcją w Ukrainie będą postrzegali tę sytuację właśnie w ten sposób, jako walkę o strategiczny interes ich państwa, walkę o przetrwanie tego kraju i tych ludzi, bo faktycznie jeśli ktoś na przykład kradnie pieniądze na amunicję czy na artylerię, czy na kamizelki kuloodporne i tak dalej, no to niszczy interes strategiczny danego kraju, szkodzi mu w całości. Będziemy oczywiście wracać do tego tematu jeszcze pewnie nie raz, chociaż tak samo jak w przypadku korupcji rosyjskiej stosunkowo rzadko poruszam te tematy, bo one są po prostu tematami szeregowymi, takim tłem, które się nie wyróżnia spoza szerokiego takiego obrazu sytuacji codziennej, ale oczywiście warto o tym mówić, warto to wspominać, zwłaszcza w tej chwili, kiedy mm, walka z korupcją tworzy tę iluzję, że tej korupcji jest coraz więcej. Podczas właśnie, gdy obserwujemy marsz po właściwej ścieżce i osobiście bardzo Ukrainie, tej, tym uczciwym Ukraińcom, którzy stanowią zdecydowaną większość tego narodu, bardzo w tej walce kibicuje. Dziękuję pięknie za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy dotarli aż tutaj do końca, którzy wspierają pół Kalinowskiego, mnie osobiście. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.